Moja wizja jest pewne zboczenie zawodowe, bo do mnie przychodzą tylko rozbite małżeństwa. Te, co są święte, nie potrzebują mnie do pomocy. I ja powiem tak, zawsze przychodzą głupi za późno. Przychodzą, jak już się pokłócili, już jest rozwód i już jest problem. Trzeba się zająć, to jest też wezwanie do Kościoła i to jest Ojca Świętego koncepcja, zająć się młodym małżeństwem, ponieważ oni nie umieją realizować świętości małżeństwa. Nie umieją czystości przedmałżeńskiej i nie umieją czystości małżeńskiej. I brakuje całkowicie, bo jeszcze jest w Kościele przygotowanie do małżeństwa. Jest. Jest kurs. Ale koniec. Ja mam takie pary małżeńskie z duszpasterstwa akademickiego. Chodzili do Beczki, chodzili do księdza Drążka, chodzili do różnych doskonałych duszpasterzy. Tak. Pobrali się i zniknęli z Kościoła. Po pierwszym dziecku używają antykoncepcji. Nikt o tym nie mówi. Ojciec Święty walczył cały czas z antykoncepcją. Tłumaczył, jest to grzech śmiertelny przeciwko pierwszemu Bożemu przykazaniu, przeciwko planowi Stwórcy, który tak, a nie inaczej stworzył. To jest cały problem etyki małżeńskiej, która jest zaniedbana, ponieważ ludzie nie myślą, zawierając małżeństwo, że mają realizować świętość. Chcą realizować swoje plany. To jest genialna encyklika Pawła VI, Humanae Vitae, to jest baza cała, prawda? Małżeństwo nie jest wynikiem ślepych sił przyrody, ustanowił je Stwórca w celu realizowania swojego planu miłości. Która młoda para realizuje Boży plan miłości? Swoje plany realizują. A nie mówiąc o tym, że czy to jest młoda para? To są młodzi rodzice dziecka nienarodzonego z reguły. To bardzo łatwo sprawdzić u proboszczów, prawda? Kiedy był ślub, a kiedy chrzest dziecka. Albo już dziecko przychodzą do ślubu, prawda? Dziecko już na nogach. Jeżeli w ogóle przychodzą, bo coraz więcej, bądźmy szczerzy, coraz więcej związków w ogóle bez żadnych zobowiązań.